VIP. Rozmawiają Wojtasik i Piwowarski. Witamy Was bardzo serdecznie w świątecznym VIP-ie. Łukasz Piwowarski i Adrian Wojtasik. To jest naprawdę wyjątkowy VIP w bardzo nowej wersji. Mamy 8 kwietnia, minęła godzina 20. Pierwsze święto, mamy nadzieję, że właśnie w tej chwili siedzicie z rodziną i nie słuchacie naszego VIP-a. A jak ktoś nie siedzi z rodziną i nas słucha, to bardzo dziękujemy. I bardzo się oczywiście z tego cieszymy. Mamy również dla Was pewną niespodziankę. W przygotowaniu dzisiejszej audycji pomagał nam Tymoteusz Stęget. I witamy go bardzo serdecznie dzisiaj razem z nami w studiu. Cześć chłopaki, witam wszystkich słuchaczy. Poświęcił się, nie jest przy stole świątecznym zastawionym jajkami. I właśnie z nami dzisiaj rozmawia i powie wam o tym, co usłyszał od wykładowców. Rozpoczynamy merytoryczną część VIP-a, więc rozmowy z naszymi wykładowcami o tym, jak spędzili pierwsze dni święta, o tym, jak w ogóle spędzają święta, co jest dla nich najważniejsze, jakie symbole. Rozmawiałeś z doktorem Przemysławem Żurawskim-Welgrajewskim? Tak, rozmawiałem z panem doktorem. On po raz pierwszy od bardzo, bardzo dawna nie spędza świąt urodziny, spędza je u siebie w domu. Jest ku temu dość szczególny powód, ale o tym usłyszycie od niego samego. Rodzinnie w pewnym sensie będzie to trochę nowa sytuacja, ponieważ 6 miesięcy temu urodziła mi się córeczka i to spowoduje, że tym razem zamiast, tak jak to było przez ostatnie 2 lata, wyjeżdżać do rodziców żony do Bydgoszczy, będę spędzał święta u siebie w domu. Tym razem my będziemy centrum całych obchodów. To oczywiście jest w pewnym sensie może i humorystyczne ujęcie sprawy, słynna dyskusja nad wyższością świąt Wielkiej Nocy nad świętami Bożego Narodzenia. Oczywiście lubię, zarówno ze względów takich czysto ludzkich, czyli po prostu pewnego momentu oddechu i ożywienia życia rodzinnego, na które zwykle niewiele mamy czasu w zagonieniu codziennym, spotkania się w większym gronie rodzinnym. Po drugie jest oczywiście także i czy przede wszystkim z uwagi na ich znaczenie religijne. Nasza wiara nie miałaby sensu, gdyby Chrystus nie zmartwychwstał, nie mielibyśmy w co wierzyć. Przede wszystkim kojarzy mi się z wiosną, z tym, że jest na ogół już słonecznie, jasno, jest to dzień pogodny. Kojarzy mi się oczywiście z wyprawą ze święconką do kościoła, z później z świątecznym posiłkiem, dzieleniem się jajkiem i potrawami, które są przy takiej okazji serwowane. Oczywiście jajko w rozmaitych odmianach, zarówno na twardo, jak i w formie pisanek, czy mniej czy bardziej wymyślnych. No, przyznam, że u mnie w rodzinie od czasów, gdy ja przestałem być dzieckiem i gdy rodzice stracili ten motyw, żeby ubarwiać w ten sposób święta dla zabawienia dzieci po prostu, dla jakiejś atrakcji. To od wielu lat już się w pisanki nie bawiliśmy, no ale ponieważ teraz i ja i brat mamy sami małe dzieci, więc pewnie wrócimy do tej tradycji. U mnie w domu zawsze była biała kiełbasa jako element właśnie świąteczny. Także rozmaitego rodzaju sałatki od tych tradycyjnych, za którymi przyznam, że nie bardzo przepadam, jabłkowo-marchewkowo-warzywnych. Śledź w rozmaitych postaciach i w śmietanie i w oleju z cebulą. No i oczywiście później także w kolejnych dniach jakieś wędliny, czy ozur, czy flaki. Z dawnych czasów pamiętam jeszcze wtedy, gdy żyli moi dziadkowie, babcia robiła świetny pasztet, taki domowego wyrobu, nieporównywalny do tych, jakie można kupić w sklepach. Także zależnie od siły, stanu zdrowia, pani, bo to one się tym zajmują, zdarzały się rozmaite mniej czy bardziej wymyślne ciasta. Ja pamiętam makowce głównie, też takie właśnie domowe roboty, szarlotki często, czy ciasta drożdżowe. Przyznam, że no od czasu, gdy sam jako chłopiec biegałem po podwórku z jakimś instrumentem do polewania kolegów, to nie, od czasów dzieciństwa nie świętuję lanego poniedziałku. Myślę, że w znacznej mierze zraziły mnie do tego dosyć, powiedzmy, zbyt plebejskie sposoby świętowania. A jak to jest ze świętami Wielkiej Nocy w Unii Europejskiej? Chodzi mi głównie o parlament, wszystkie instytucje. Czy urzędnicy wracają wtedy do domów, parlament pustoszeje? Tak, parlament pustoszeje. To jest okres zaniku aktywności. Szanowni Państwo, zechcecie przyjąć ode mnie najszczersze i najserdeczniejsze życzenia radosnych świąt Zmartwychwstania Pańskiego.
i wielu łask Bożych od triumfującego nad śmiercią Chrystusa. Musimy pogratulować 6-miesięcznej córeczki. Niech się dobrze chowa, jeżeli tak można powiedzieć. Mamy nadzieję, że to są dla niej bardzo przyjemne święta. Mamy nadzieję, że dostała od wielkanocnego zajączka jakiś prezent. Nie zdziwiła cię trochę taka feministyczna postawa pana doktora, że to kobiety muszą przygotowywać wszystkie potrawy? Ale to kobiety robią ciasta. Ja też, moja ukochana również będzie była mazurka i ja się do tego nie dotykam. Bo nie, tylko wtedy to jest najlepsze. To nie, to jak ja zrobię, to już byś nie zjadł, tak? Nie, no co ty. Ale jakby Ela zrobiła, to bym zjadł. A białą kiełbasę, jakbym ja zrobił? To zjadłbym, bo ja... się. Ach, to biała kiełbasa, to również... Ja o tych świętach, jak myślę, to właśnie mam białą kiełbasę przed oczami. Taka polityczna biała kiełbasa bardzo, bo dr Jacek Reginia Zacharski, z którym również rozmawiałem, zaraz też o niej powie i zacytuje nam również pana Wałęsę. Takim punktem wyjścia jest oczywiście Wielka Sobota. Jeżeli wcześniej się udaje coś zrobić, no to bardzo sobie cenię uroczystość święcenia ognia, tak? W związku z czym te święta zaczynają się właściwie troszeczkę już wcześniej, aniżeli tak powiedzmy standardowo. No i następnie, no cóż, wydaje mi się, że to tak bardzo, bardzo jest tradycyjnie. Czyli sobota, święcenie koszyczków, a właściwie zawartości. Następnie, jeżeli tylko uda mi się wyciągnąć rodzinę na rezurekcję, to bardzo chętnie ich wyciągam, bo 6 rano to jest duże przeżycie. No a później jakoś tam jeździmy po ciociach, wujkach, teściach, babciach i tak dalej. Jacek Reginia Zacharski pracuje w Katedrze Teorii Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa. Część już tam powiedzmy tej magii świąt jakoś tam odpadła, ale rodzinność chyba pozostaje i no oprócz tego sakrum to profanum chyba przede wszystkim jest takie rodzinne. Lubię te święta, aczkolwiek podobnie jak ze świętami Bożego Narodzenia, no tutaj oczywiście można je mniej lub bardziej lubić z uwagi na chociażby anturaż, bo jeżeli święta Bożego Narodzenia są pełne śniegu i jakiejś tam fajnej pogody, to są oczywiście inne, aniżeli takie, w których leje deszcz. Podobnie jest ze świętami wielkanocnymi, które są rzeczywiście takimi zielonymi świętami, kojarzącymi się z życiem, takim bardzo świeżym, bardzo intensywnym. No cóż, jeżeli jest zimno, wieje i pada deszcz, to wrażenie jest siłą rzeczy takie troszeczkę mniej ewidentne, o tak. Rzadko kiedy mi się zdarza cytować prezydenta Wałęsy, ale niechaj będzie, jakoś te święta mi ładują akumulatory. Jestem żarłokiem, w związku z czym lubię absolutnie wszystko. No, niewątpliwie cenię sobie wszelakie kapusty i tak dalej. Bardzo, bardzo też lubię świąteczną białą kiełbasę. Kiedyś te lane poniedziałki były trochę bardziej intensywne, bo to miło szaleć kiedy czas po temu, tak? Natomiast taki element, powiedzmy, tradycji z jakimś tam pochlapaniem się, tak? A poza tym, no jak się ma dzieci, no to nie ma, że tak powiem, przeproś. Tutaj dzieci jakoś gdzieś tam się z jakąś potężną giwerą na wodę zaczają i no trzeba się bronić. Ja raczej nie wierzę w jakieś tam zajączki, nie wiem, bydełka czy tam jakieś inne zwierzaczki. Znaczy one są. Poza tym ja jestem troszeczkę tak naznaczony, ponieważ miałem przez kilka lat białego królika, w związku z czym dla mnie ten zajączek wielkanocny, on jakoś tak się kojarzy z królikiem, a niestety jak się ma gryzonie, to wie się, że one nie są wcale takie. One są bardzo miłe i fajne, ale nie są takie do końca wielkanocne. Czy w ogóle święta wielkanocne mają jakikolwiek wpływ na stosunki międzynarodowe? Myślę, że też trzeba mieć świadomość, że święta wielkanocne, one są tak bardziej jakoś tam duchowo przeżywane, natomiast mniej mają takiej symboliki, powiedzmy, rzucającej się w oczy. W związku z czym, no jeżeli przyjmiemy, że jednak Europa, czy powiedzmy nasz krąg kulturowy jakoś tam się laicyzuje, w związku z czym no mniej jest gadżetów związanych ze świętami wielkanocnymi, aniżeli z Bożym Narodzeniem i Gwiazdką, w związku z czym myślę, że i oddziaływanie tego święta jest jakoś tam mniejsze. Życzę studentom i słuchaczom wszystkiego najlepszego. Życzę takiego solidnego, wiosennego, czy też wielkanocnego naładowania akumulatorów, taką naprawdę czystą energią życiową, a dla tych, którzy uważają, że joda istniał, dużego poziomu midichlorianów. Jak słyszeliśmy, pan doktor jest żarłokiem. Ale kto nie jest żarłokiem na święta, powiedz mi. Myślę i chyba nie mogę wymyślić. Nie, to na święta to każdy musi sobie pojeść, to inaczej nie da rady. Usiąść przy stole, cały dzień tak siedzieć i się obżerać. Trzeba to, wiesz, te midichloriany to one tam są, ale trzeba je podładować jednak najpierw, tak myślę. I to akurat w święta.
Tymek, rozmawiałeś z panią magister Katarzyną Sosińską. Powiedz nam, co ona ci powiedziała. Pani magister opowiadała mi o głowie baranka, którą odgryzała jej siostra przed święceniem święconki. Myślę, że trzeba tego posłuchać. Takiego żywego baranka? Matko, to będzie straszne. Posłuchajmy. Zaczynam niedzielę od mszy rezurekcyjnej. Myślę, że to jest taka tradycja u mnie w rodzinie, ale i nie tylko u mnie w rodzinie. Później oczywiście uroczyste te śniadanie wielkanocne. No i lany poniedziałek oczywiście nie obejdzie się bez odrobinki wody. Święta Bożego Narodzenia wydaje mi się są takie bardziej ciepłe, mimo tego, że odbywają się w zimną porę roku. Magister Katarzyna Ososińska, Katedra Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej. Prowadzę zajęcia związane z szeroko pojętym internetem. Niecały baranek, a głowa baranka. Pamiętam, jak zawsze moja siostra odgryzała głowę barankową jeszcze przed święceniem święconki, był upchany gdzieś tam głęboko w koszyku, ponieważ nie miał głowy. Szczególnych potraw nie mam, bo jednak to są święta jajeczne i ja muszę powiedzieć, że no, jajko króluje w różnych postaciach i nie mam ulubionej potrawy wielkanocnej. Nie preferuję lanego poniedziałku w formie, jaką często możemy spotkać na ulicach, czyli niestety niegrzeczne oblewanie osób, które wcale tego nie chcą. Oczywiście dla zachowania tradycji takie uprzejme polanie kogoś wodą, spryskanie jak najbardziej mieści się w granicach rozsądku, w granicach kultury. No jako dziecko myślę, że jednak byłam w gronie tych, którzy czasami łamali tę zasadę, że jednak należy tylko kogoś skropić, a nie zlać. Tak, gdzieś głęboko myślę, że jest tam jakaś wiara w to, że ten zajączek wielkanocny istnieje, że przyniesie może jakiś prezent. Nie, nie dostawałam prezentów jak na święta wielkanocne i do dzisiaj nie dostaję tych prezentów, także mówię, to zależy od rodziny, od przyjętej tradycji. U mnie tej tradycji nie było i ona nie jest kultywowana. Myślę, że generalnie wszelkie zachowania przenosimy do internetu. Znane nam z rzeczywistości. Samo istnienie Facebooka jest odzwierciedleniem sieci społecznych, jakie mamy tutaj na zewnątrz. Takie gesty, jak składanie sobie życzeń, podziękowania za coś, lajkowanie czegoś, tak? To są wszystko odzwierciedlenia tych zachowań społecznych, które na co dzień obserwujemy. Więc życzenia także do internetu się przenoszą, ale czy to jest forma miła, popierana przez wszystkich? Bo należałoby spytać tych, którzy dostają bądź wysyłają życzenia przez internet, bo nie wiem, czy przyjemnie jest dostać życzenia internetowe jako e-mail na przykład i przeczytać w wiadomości, że wysłane one zostały do 100 innych osób. No poniekąd mają rację ci, którzy uważają, że odzwierciedlanie pewnych form zachowań społecznych w internecie ulega spłyceniu. Nie idzie to w najlepszą stronę. Faktycznie zaczyna to przybierać taką mechaniczną formę, a nie jest tak prosto z serca. Przede wszystkim życzę tradycyjnie mokrego lanego poniedziałku, smacznego śniadania wielkanocnego, cieplejszych świąt wielkanocnych niż świąt Bożego Narodzenia. Na szczęście nie był to żywy baranek, tylko czekoladowy. No to i tak bardzo fajna historia. Tak, no ja też lubiłem zawsze, ja zawsze zaczynałem od głowy, bo to tak przyjemnie potem zobaczyć baranka bez głowy, więc nie dziwię się siostrze pani magister. Ja to z Mikołajami tak miałem, ale to jeszcze za chwilę. Jest to pierwszy wykładowca, tak, który wierzy w zajączka. No i bardzo dobrze, bo w zajączka trzeba wierzyć. Może tak mówimy, że nie wierzymy, ale ten zajączek gdzieś tam musi być, no bo kto by nam przynosił te wszystkie upominki? A ty, Tymek, wierzysz w zajączka? Właśnie w rozmowie z panią magister powiedziałem, że owszem, wierzę, aczkolwiek pani magister powiedziała mi, że jednak nie dostaje prezentów mimo tej wiary, także nie zawsze to idzie w parze. A ty dostajesz? Owszem, dostaję co roku, aczkolwiek w rozmowie z różnymi wykładowcami dowiedziałem się, że to w ogóle nie jest łódzki zwyczaj. A czyj? Nie wiem, moi rodzice pochodzą z Poznania, także może z tej części kraju. A mówią, że poznaniacy są tacy skąpi. Czyli to o to chodzi, to pochodzenie, to się źle urodziłem. No właśnie, też nic nie dostajesz, ach, tak? Tak nie, jak ja. Nie, dobra. Posłuchajmy trochę muzyki. I znowu musimy Ciebie, Tymku, poprosić o to, żebyś nam powiedział, o czym rozmawiałeś z panem profesorem Kazimierzem Michalewskim. Profesor Michalewski, krótko mówiąc, powie nam, jak nie składać życzeń wielkanocnych. Spędzam te święta z takim rodzajem niepokoju, który się bierze stąd, że prawie bez przerwy ponad 40 lat pracuję. I ciągle mam takie poczucie, jak gdybym nie pracując zachowywał się niewłaściwie, jak gdybym się rozpaskudzał. Kazimierz Michalewski, jestem profesorem, kierownikiem Katedry Współczesnego Języka Polskiego. Święta wielkanocne kojarzą się z wiosną i z początkiem nowego życia po zimie, kiedy właściwie sami też czujemy się troszkę obezwładnieni i
nie w pełni aktywni. A mam oczywiście ulubione potrawy z takich kiszonych buraków. W każdym razie jest to kwaśny barszcz czerwony z mięsem, które jakoś tam zostaje z wygotowania wędlin, które się wcześniej przygotowywało w domu. Ja jeszcze miałem okazję coś takiego obserwować w czasie mojego dzieciństwa. Czy obchodzi pan na poniedziałek? No nie, to już nie jest zabawa dla mnie. To kiedyś jeszcze tak się praktykowało, że były takie ostrożne polewania tam w domu, psikania wodą. Natomiast nie cierpię zachowań takich na granicy bandytyzmu, bo kiedy widzę młodych ludzi, którzy wiadrami całymi polewają jakieś osoby, zwłaszcza bezbronne, bo to jest moim zdaniem obrzydliwe i te przyjmuję do wiadomości, że jest taki element w tej tradycji, że się króliczkiem na przykład z czekolady częstuje młode osoby. Natomiast w mojej rodzinie nie było takiego obyczaju, żeby były prezenty. Wytworzył się już jakiś taki obyczaj wyręczania, na przykład osób wysyłających widokówki czy kartki ze świątecznymi życzeniami, bo na kartkach już są umieszczone teksty, czasem nawet właśnie dość obszerne, także wystarczy to tylko podpisać i tyle od siebie daje ten ktoś, kto kartkę wysyła. Zaczyna się to traktować jak odbywanie jakiegoś obowiązku. Sami chyba odczuwamy, że inaczej przyjmujemy kartki albo i listy, które są napisane odręcznie, a inaczej przyjmujemy wydrukowane. Zaczynamy to odczuwać jako takie właśnie bezosobowe, obce. Zaczyna się posługiwanie takimi gotowymi tekstami, nie tylko drukowanymi, ale także mówionymi, bo naśladuje się to, co powiedział ktoś w telewizji, czy powiedział ktoś w radiu. Życzę wszystkim Państwa słuchaczom, żeby te święta były przede wszystkim szczęśliwe, pogodne. Mówię ostrożnie, dlatego że życzenie wesołych świąt komuś, kto akurat nie ma powodu do radości w tym momencie, byłoby trochę przewrotne, ale chcę, żeby wszyscy odczuwali te święta jednak z takim spokojem, zadowoleniem, żeby były one zdrowe i żeby po tych świętach rzeczywiście rodziło się na nowo to życie, o którym mówiliśmy, aktywne, godne uznania, godne satysfakcji. To ja teraz w końcu nie wiem, czy mam złożyć te życzenia, czy mam ich nie składać. Troszeczkę się tak boję, tak mi głupia. Czy lepiej wysłać, czy nie wysyłać osobiście, czy lepiej nie, bo to jak się okazuje, że nawet jak osobiście, to też możesz zrobić błąd. Jak wysyłasz, to znowu takie standardowe i nie wiem to. Ale to najlepiej, wiesz, wesołych świąt i to ciężko zrobić błąd w takim krótkim tekście. Pan profesor mówił również o tym, że język życzeń się troszeczkę zestandaryzował. Nie masz takiego wrażenia? Też, Tymku? No na pewno. Ludzie, myślę, traktują to jako obowiązek. Wysyłają tak zwane łańcuszki internetowe chociażby. Także już nie przykładają do tego takiej wagi jak kiedyś. I co najgorsze, dzisiaj święta są wykorzystywane tak naprawdę głównie do reklamy przez media. Okazuje się, że chodzi tylko o to, żeby coś sprzedać, a nie o tą magię tych świąt. I o tym opowie nam profesor Konrad Tatarowski. Jak pan spędza święta wielkanocne? W domu je spędzam. Przyjeżdża do mnie córka, która mieszka w Londynie, razem z wnukami. To także będzie to okazja do takiego rodzinnego spotkania. W większym gronie dość rzadka, bo mimo to, że komunikacja z Londynem jest dość łatwa, to jednak te spotkania nie są aż takie częste bardzo. Zaczynamy zawsze tradycyjnie od śniadania wielkanocnego w niedzielę. Przyjdzie też moja mama, mój brat, będzie córka z wnukami. Konrad Tatarowski, profesor w Katedrze Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej. Lubi pan te święta? Lubię, oczywiście, że lubię. No to są takie bardzo rodzinne, przyjemne święta. Wiosna poza tym się z nimi zawsze kojarzy. Także bardzo, bardzo miły okres. Natomiast jeśli chodzi o tą symbolikę, no to jajko jest takim symbolem ogólnie przyjętym. No pewnie, że te tam trawki tam wielkanocne, te tam zajączki, to wszystko. No to są takie sympatyczne ozdóbki, powiedzmy, które temu towarzyszą. Jakie są pana ulubione potrawy? Trudno mi powiedzieć, to żona moja decyduje zawsze o tych potrawach. Często
jakiś indyk, jakiś albo kaczka. Ja się w to nie wtrącę. Czelany poniedziałek pan obchodzi? No tak. Kiedy byłem dzieckiem, to było bardzo takie powszechnie obchodzone. Święto pamiętam, że tam przyjeżdżali moi wujkowie, tam dziadkowie, tam zawsze rano lali nas wodą. Był ten zwyczaj tam polewania się na podwórku, tam z dziećmi, prawda, i tak dalej. No jakoś tak chyba zanikło trochę. No teraz to się przejawia w postaci tych tam band wyrostków, którzy tam glasują gdzieś na rogach ulic i wylewają kubły wiadra wody tam na jakieś dziewczyny ładnie ubrane. Także to się trochę zwulgaryzowało, wydaje mi się, ten zwyczaj. Jak się spotykamy w rodzinie, no tam popsikać się wodą trochę, prawda, czy tam jakieś te gruszki tam z wodą tam dzieciom kupić. No to tak, przy założeniu, że to nie przyjmuje jak form agresywnych. Wierzy pan w zajączka wielkanocnego? No pewnie, że tak. U mnie pamiętam, jak byłem dzieckiem, to tam ojciec czasami coś tam podkładał pod łóżką, mówił, że zajączek przyniósł. Ale ja potem jakoś tak tego nie kultywowałem. Jakieś tam cukierki, jakieś drobiazgi takie najwyżej. Znaczy te święta są krótkie, bo to niecały tydzień, prawda, trwają. Przerwa od zajęć trwa niecały tydzień. Ale ja muszę powiedzieć, że mnie takie dłuższe przerwy wakacyjne, to mnie trochę demobilizuje, że zawsze potem trudniej jest w ten rytm taki pracy z powrotem wejść. No lubię to oczywiście, ale z drugiej strony mam świadomość, że to troszeczkę mnie rozpręża zawsze. Studentom też jest trudno. Media wykorzystują święta. Do natrętnej reklamy produktów po prostu, to nie ma nic wspólnego z jakąkolwiek ideą świąt. To zanikło kompletnie. To bardziej to widać w okresie Bożego Narodzenia. Bezustanna promocja różnych produktów. Nie no, to jest absolutna wulgaryzacja idei świąt, no, jako święta religijnego jednak, prawda, no bo to jest święto religijne przede wszystkim, a nie okazja do promowania różnych zakupów. Przy Wielkanocy mniej to chyba widać. No życzę śmigusa dyngusa, jak najbardziej obfitego, smacznego jajka i poczucia szczęścia, zadowolenia i wszystkiego najlepszego. Żona decyduje o potrawach. No to tak jak rozmawialiśmy o tych ciastach, tak, że kobieta decyduje o pieczeniu ciast, ale jakbym ja tą kiełbasę mogę ugotować. Ale tutaj już u profesora żona decyduje o wszystkim. Jak żona nie zadecyduje, to nie będzie na stole. Albo będzie niesmaczne, może o to chodziło. Może lepiej, że żona decyduje w tym przypadku. Nie, bo to facet to wiesz, tam coś umyje okno, nie? No, choinkę przyniesie. No nie, to nie te święta. To nie te święta. Z koszyczkiem pójdzie. O, na przykład. Nie, to rodzinnie. Aha, tak. No to jajko obierze później ewentualnie. Na mecz popatrzy. Ale na mecz nie popatrzy na pewno profesor Piotr Sitarski, który... Nie ogląda telewizji, mimo że, jak wiemy, zajmuje się zajęciami z gatunków telewizyjnych. Z profesorem Piotrem Sitarskim rozmawiał Tymek. Posłuchajmy tego, co on nam powie o świętach. Spędzam święta wielkanocne tak, jak chciałbym powiedzieć, każdy spędza święta wielkanocne, czyli idę do kościoła ze święconym. Najpierw wykonuję te takie pisanki, czy tam właściwie wydrapuję je taką żyletką, takie wzorki. Potem nanoszę je, żeby poświęcić. Potem śniadanie wielkanocne. Tak normalnie. Nie wiem, czy święta się lubi. Są święta, to się je obchodzi. Piotr Sitarski pracuje w Zakładzie Historii i Teorii Filmu. Tak, tak. Oczywiście uczestniczenie w tradycji zawsze sprawia przyjemność człowiekowi. Się czuje bezpieczny. Miejsce swoje znajduje wtedy. To są religijne święta, no to się kojarzą religijnie. No jak mogą się inaczej kojarzyć? To z Mazowstaniem, tak mówiąc wprost. No, ulubione potrawy. Właściwie wszystkie potrawy świąteczne są ulubione, bo się je, z reguły to są takie rzeczy, które się je głównie na święta, prawda? Więc one mają taki czar w sobie właśnie wyjątkowości. Obchodzi pan dany poniedziałek? Zależy, co rozumieć przez obchodzenie. Nie gonię dziewczyn z wiadrami wody. Symbolicznie tak. Wydaje mi się, że to nie jest miejska rozrywka. Mnie tego w domu nigdy nie było, żeby były jakieś prezenty na Wielkanoc. I nie słyszałem o tym. Filmy, jakie wyświetla telewizja święta. Czy pan to ogląda? Jak pan to nie, nie, niech pan nie pytał to, bo ja nie oglądam telewizji, zwłaszcza w święta, ale to jest niedobre, bo ja prowadzę zajęcia z telewizji, więc to pytanie jest niedobre. To znaczy oglądam telewizję tyle, na ile muszę. Raczej dla przyjemności nie oglądam, no bo jakby programy telewizyjne same w sobie mnie nie ciekawią, seriale, które mnie ciekawią, czy zwłaszcza filmy, to można obejrzeć w inny sposób, czyli na płytach. Więc jakby cała ta taka rozrywka telewizyjna mnie omija. Życzę wszystkim słuchaczom wesołych świąt Wielkiej Nocy. Mnie się najbardziej podobało u pana profesora to, że spędza święta tak jak każdy, wydrapuje pisanki żyletką. Ale to jest takie, u profesora nawet było widać w tym, jak mówił, że jednak to wszystko jest po prostu takie zwykłe, takie świąteczne. Potrawy są dobre wszystkie, bo wszystkie są świąteczne. Raz na rok się je tylko je, tak? Tak, no i to jest najważniejsze, bo to oznacza, że jednak po prostu cieszymy się z tego, że święta są, a nie z konkretnych rzeczy. W ogóle profesor Sitarski nie ma zwyczaju gonić dziewczyn z wiadrami wody. Może i lepiej. No na pewno, myślę, że
już nie przystoi po prostu na jego pozycji. Taka zabawa. Z tym jego wzrostem to duże wiadra by nawet mógł wziąć ze sobą, to lepiej nie. Naszym gościem była również pani profesor Ewa Waniek-Klimczak. Rozmawialiśmy z nią o języku angielskim, a o świętach rozmawiał z nią Tymek. Profesor Waniek-Klimczak powiedziała nam, jak spędza się święta w krajach anglojęzycznych. Posłuchajmy. Ja mam dość rodzinę, powiedziałabym, rozległą i szczęśliwie duża część tej rodziny jest w Łodzi, w związku z tym spotkania rodzinne są, powiedziałabym, wędrujące. Jedna taka może nie do końca typowa rzecz to jest to, że robimy pierwsze spotkanie w sobotę poświęcące. Taka była tradycja w rodzinie mojego ojca i to utrzymaliśmy, także pierwsze spotkanie jest zwykle właśnie w sobotę w okolicy 3-4, po czym jest śniadanie wielkanocne, które z kolei najczęściej jest u mnie. Nazywam się Ewa Waniek-Klimczak, jestem profesorem na Wydziale Filologicznym w Instytucie Filologii Angielskiej. Zdecydowanie skrobanie jajek. Aha. Mamy tradycję gotowania jajek w łupinkach w cebuli, po czym następuje rodzinne skrobanie jajek przy pomocy różnych wersji ostrych narzędzi, ponieważ mój mąż jest lekarzem, w związku z tym w jakimś momencie chirurgiem, w związku z tym w jakimś momencie nawet wypróbowaliśmy skrobanie jajek skalpelem. Jest to bardzo skuteczne. Decydowanie jajka faszerowane, biała kiełbasa, biały barszcz. Przyznam, że nie jestem wielką zwolenniczką wodnych ekscesów, natomiast jestem w mniejszości rodzinnej, ponieważ cała reszta mojej rodziny bardzo lubi. Ja muszę powiedzieć, że dla mnie święta są bardzo okresem pracowitym na swój sposób, to znaczy bardzo przyjemnie i inaczej, pracowitym domowo. Także powrót do pracy, takiej pracy, w której tak naprawdę mniej się ruszam pewnie, nie sprawia mi trudności. Jest u Pani zajączka wielkanocnego? Nie było nigdy tradycji szukania zajączka i tak dalej. Myślę, że jednak jest to, dla mnie jest to bardzo anglosaskie. Z tym to kojarzę i jakoś nie wydaje mi się, żeby przy z kolei naszej bardzo bogatej tradycji w inne elementy było to tak bardzo konieczne. Tendencja, którą wśród swoich znajomych właśnie zarówno z Wielkiej Brytanii, jak i ze Stanów obserwuję, większość z nich po prostu wyjeżdża. Ponieważ jest to znakomity moment na to, żeby trochę mieć kilka dni wolnych. Ja z własnego doświadczenia wiem, i to była rzecz, która mnie najbardziej zaskoczyła pewnie, że ponieważ są to kraje z bardzo silną tradycją protestancką i stąd dniem, w którym na przykład w Anglii wszystko jest zamknięte, jest Wielki Piątek. Ten Wielki Piątek jest dniem bardzo istotnym, to właśnie Wielki Piątek idzie się do kościoła. Niedziela już jest dniem relaksowym. Nie, powiem więcej. Uważają to za absolutne dziwactwo. Nie wiem, jak teraz jest tylu Polaków w tej chwili, zwłaszcza w Wielkiej Brytanii, że trudno powiedzieć, kto wie, może wesołych świąt. Okay. So, happy Easter and all the best. Dostaliśmy taką niewielką dawkę języka angielskiego w życzeniach. To zawsze takie małe urozmaicenie. Czegoś się można nauczyć, nawet z takich życzeń, nie? Jakby ktoś nie zrozumiał, to zawsze słownik w rękę i do przodu. Albo na maila, to tutaj przetłumaczymy. O, vip@unilots.pl, przypominamy. Teraz o świętach powie nam docent Jakub Szczepaniak i uwaga, w swojej wypowiedzi zawrze również żart, tak że będziemy mogli się trochę pośmiać. Ale co ciekawe, co mnie najbardziej zdziwiło, jak z docentem rozmawiałem, że święta spędza w Spale. I uwaga, nie w Spale u rodziny, tylko w ośrodku sportu w Spale. W tym roku dosyć nietypowo wybieram się do Spały, do ośrodka sportowego. Będę troszeczkę pływał i chodził na spacery. Jakub Szczepaniak, Politechnika Łódzka, bardzo mi przyjemnie. Czy lubi pan te święta? Tak, bo są bardzo krótkie. Z czym panu kojarzą się te święta? No jak każdemu matematykowi, no chyba z jajkiem. Owal o jednej osi symetrii. Ulubiona świąteczna potrawa? Nie mam. Czy świętuje pan lany poniedziałek? Zawsze. Dużo wody się wtedy leje? Zdecydowanie tak. Przez pierwszy kwadrans po wstaniu cała rodzina się polewa. I tak było też, jak był pan dzieckiem? Tak, tak, tak. To są tradycje z domu rodzinnego. Na temat zajączka to może taką opowieść mam króciutką. Jak przychodzi synek matematyka, pierwszoklasista właśnie, rozpoczynając ferie świąteczne, spytają do tatusia, tatusiu, pani nam powiedziała takie zadanie na zakończenie zajęć. Chłopcy zrobili 13 zajączków świątecznych, dziewczynki zrobiły 17 zajączków świątecznych. Ile zajączków świątecznych zrobiła cała klasa? No przecież poradziłeś sobie z tym zadaniem, chłopczyku. No tak, no oczywiście, no 30, ale po jaką cholerę te zajączki? Święta wielkanocne kojarzyły się z Jakiem Kolumba. Z Jakiem Kolumba, czyli właściwie z dochodzeniem do pewnych trudnych spraw w sposób tak zaskakujący, a tak prosty,
że trudno było to przez lata zauważyć. To są dla mnie święta wielkanocne. Wszystkim studentom, wszystkim słuchaczom, wiernym słuchaczom radia życzę zdrowych, pogodnych, wesołych świąt i pasji odkrywania matematyki. Docent Szczepaniak bardzo mnie zaskoczył z tym jajkiem, że to jest owal o jednej osi symetrii. Ja bym tego tak nie skojarzył, nie wiem jak wy panowie. No tak, ale to jest matematyczny umysł, także dla nas humanistów może być bardzo zaskakujący. Jajko Kolumba. Jajko Kolumba, tak. A to możemy wam ciekawostkę wyjaśnić, bo nazwa tego jajka wzięła się z historii przypisywanej Krzysztofowi Kolumbowi, który rzekomo miał rozwiązać zagadkę, jak ustawić jajko w pionie. Próbowaliście? Ugotowane. I podkładasz dookoła coś. tak to bym dał radę. Myślę, że nigdy ta sztuka nie udała, ale... więc trzeba być docentem, żeby coś takiego wyszło. Myślicie, że docentowi jeszcze Paniakowi się udało? Nie wiem, o to nie zapytałem. To był mój błąd. Zapytamy go następnym razem, nie? Jak go zaprosimy. Nie jajko w pionie, a zajączka porcelanowego, którego niedawno kupił, ustawia pan doktor Tomasz Czapla. Powiem, że chyba nie będę oryginalny. Generalnie to czas dla rodziny, więc staramy się po prostu kultywować to, żeby chwilę pobyć. Jak się uda, to bez telewizora. Tak to powiedzmy, że świąteczność polega na tym, żeby mniej telewizora, a trochę gdzieś spacer, ale generalnie rodzinnie. Tomasz Czapla. Czy lubi pan te święta? Lubię, chociaż cały czas marketingowo rzecz ujmując wygrywają święta Bożego Narodzenia. Natomiast tu mam nadzieję, że to co za oknem, czyli zapowiedź wiosny spowoduje, że będą to wiosenne i lubię, generalnie lubię. A jakiś symbol, który panu kojarzy się z tymi świętami? Zajączek, zdecydowanie zajączek. Nawet ostatnio kupiłem takiego porcelanowego zajączka, który leży, nic nie robi i bardzo mi odpowiada taki zajączek. Wierzę we wszystko, czy chcę wierzyć we wszystko, co daje radość i odrobinę takiego szczęścia i po prostu chwilę uśmiechu i jeśli zajączek ma przynieść uśmiech, to wierzę. Ulubiona świąteczna potrawa? No, przyznam się, że mazurek. Czy świętuje pan lany poniedziałek? Przyznam się, że nie, ale to jest troszeczkę dłuższa historia, bo był okres, kiedy wyjeżdżałem na Górny Śląsk na wieś i tam był taki zwyczaj polewania się perfumami, powiedzmy nie najwyższej półki i tak jakoś od tego się zaczęło, że generalnie odrobinę tradycji, ale bez szaleństwa. Czy pracodawca, czy nasz szef powinien jakoś luźniej do nas podchodzić przed świętami, powinien nam dawać więcej wytchnienia, czasu na to, żebyśmy mogli pomyć okna i... Tu akurat na uczelni mamy wakacje wiosenne, więc generalnie gdzieś od czwartku nie ma zajęć. Myślę, że naprawdę to powinno być z ogromnym takim namysłem, jeśli kogoś chce ściągnąć, bo to jest taki czas na przygotowanie się do świąt i w skrócie rzecz ujmując tak, uważam, że to jest uzasadnione. Chciałbym życzyć spokojnych, rodzinnych świąt, takich, by znaleźć chwilę wytchnienia i takiej refleksji i naładowania tych akumulatorów, żeby tak łagodnie przejść przez przesilenie wiosenne. To, co mnie bardzo zdziwiło, to, że dr Czapla w ogóle nie świętuje lanego poniedziałku, a to dlatego, że po prostu się boi teraz. Ale dziwicie się? Ja też bym się bał. Gdyby mnie perfumami oblewali. Potem bym taki chodził wyperfumowany. Jeszcze wątpliwej jakości. Nie, to faktycznie, to nie jest chyba najprzyjemniejszy zwyczaj, prawda? Przyjemny zwyczaj jest polewanie się wodą i chyba przy tym pozostaniemy. Ale... Ja jutro szykuję taki atak, że... Ale umiarkowana ilość. Ale to poczekaj, bo studio utonie, czy nie? Studio? Nie, no, nie będę w radiu, będę wtedy w domu ze swoją rodziną i myślę, że troszeczkę wody się poleje. Nie, troszeczkę, dużo wody się poleje, ja mogę teraz zapowiedzieć. Nie będę przewijał pod oknem. Uważajcie. Co mają powiedzieć ludzie chodzący ulicą Piotrkowską? Tak, profesor Małgorzata Krajewska, Wanda Małgorzata Krajewska powiedziała mi, że jako mieszkanka tych okolic po prostu boi się tam wychodzić i obserwuje często akty wandalizmu. Miejmy nadzieję, że nie jest aż tak źle. I dowiemy się, że nie jest, ale na to jeszcze musimy trochę poczekać. A teraz posłuchajmy pani profesor. Jak pani spędza te święta? Najczęściej w domu i z rodziną, bo zapewne jak państwo się doskonale orientują, praca naukowa, praca do
dydaktyczna jest swego rodzaju hobby, które angażuje bardzo dużo czasu, a zatem wolne dni, święta staram się spędzić z rodziną w domu, żeby jakoś zrekompensować moją stałą nieobecność w domu. Nigdy nie miałam problemu z powrotem do pracy, nie tylko po krótkich świętach, ale również po urlopie. Po prostu lubię pracować w tej uczelni, robić to, co robię, a zatem z dużą chęcią zawsze chodziłam i chodzę do pracy. Wanda Krajewska, jestem profesorem na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska naszej uczelni. Kieruję katedrą cytobiochemii. Lubi Pani te święta? Tak, ja każde święta i hołdowanie pewnym tradycjom, a więc obecności na stole mazurków czy baki wielkanocnej. Jak byłam mała, to oczywiście królowały zajączki czekoladowe, czy baranki cukrowe, czy kolorowe jajeczka. Oczywiście wielką zabawą zawsze było malowanie pisanek, farbowanie jajek. Staramy się te tradycje przekazać najmłodszemu członkowi naszej rodziny, również aktualnie. Ja tak. jestem generalnie osobą, która bardzo lubiła kocie, a zatem jak pan się domyślił z mojego wymieniania potraw, tylko słodkie wymieniłam, a zatem to jest najważniejsze dla mnie na stole świątecznym. Jakie jest pierwsze pani skojarzenie związane ze świętami? Nastrój wiosenny. Rozpoczyna się ten okres w naszym roku kalendarzowym związany z tą miłą wiosną i następującym po niej sezonie letnim czy dalej jesiennym. Lany poniedziałek obchodzi pani w jakiś sposób? Nie szczególnie, ponieważ mieszkam przy ulicy Piotrkowskiej, więc z niepokojem wyglądam na ulicę, co tam się dzieje, czy bezpiecznie jest wyjść na ulicę, czy też nie, bo czasami byłem świadkiem bardzo przykrych doświadczeń ze strony przechodniów na ulicy, osób znajdujących się w tramwajach, ale generalnie w ostatnich latach myślę, że w dużo kulturalniejszy sposób hołdujemy tej tradycji Lanego Poniedziałku. I mam nadzieję, że tak będzie również w tym roku. Jeszcze pytanie o zajączka wielkanocnego. Na pewno jest to bardzo istotna postać w świecie dzieci. Jak byłam mała, wierzyłam w Mikołaja i wierzyłam w zajączka wielkanocnego i myślę, że nadal taka wiara w tego zajączka wśród dużej części dzieci istnieje. U mnie w domu zawsze był taki zwyczaj ukrywania prezentów. Był to jakiś koszyczek z zajączkiem, barankiem czy innymi kolorowymi, o czym wspominałam, jajeczkami, które mama ukrywała wszędzie w domu i trzeba było znaleźć. To się zawsze odbywało u nas w Wielki Czwartek. Zielony Czwartek określany był. I ta tradycja jest również kultywowana w odniesieniu do naszego najmłodszego Kacpra. Wiosną generalnie wszystkie organizmy biologiczne po tym długim okresie zimowym są trochę zmęczone, trochę wypuszczone, jeżeli chodzi o dostęp do najwartościowszych składników naszego pokarmu. Stąd na pewno w tym okresie wiosennym należy zwrócić szczególną uwagę, żeby nasza dieta była jak najbardziej wartościowa. Natomiast jestem przeciwniczką wszelkich metod i sposobów odchudzania się. Najprostszym sposobem jest jedzenie w mniejszej ilości. Wszystkim słuchaczom składam jak najserdeczniejsze życzenia słonecznych, radosnych, optymistycznych świąt Wielkiej Nocy, aby przebiegły w miłej, rodzinnej, przyjaznej atmosferze, żeby dostarczyły tego impulsu do działania na kolejne miesiące przed urlopem. Mazurki, babki, baranki czekoladowe, łakocie. To jest to, co chyba wszyscy lubią w świętach i ja się tutaj zgodzę z panią profesor w 100%. Pani profesor jest biologiem, a jednak tutaj widać te słodycze nie mogą aż tak bardzo szkodzić, skoro tak bardzo je lubi, czyli jemy. Dużo słodyczy jesz? No, ja na pewno, tak samo jak pani profesor. A nie wyglądasz. No, widocznie dobry metabolizm. Natomiast profesor Krajewska zwracała uwagę, że po prostu trzeba mniej jeść, a tak to wszystko będzie dobrze. Czyli mniej jeść, ale dużo słodyczy jeść? To mi się nie woła w ogóle. Nie, to nie będzie działało. Może ona tam stosuje jakieś sztuczki biochemiczne. Trudno powiedzieć, jak to u niej działa. Trzeba się będzie zgłosić na indywidualne konsultacje. Z niejedzeniem na pewno nie przejdzie u pana doktora Michała Klonowskiego. Tu jest wielkim łasuchem i uwielbia mazurka, tak jak ja. Pozdrawiam, panie doktorze. Również pana doktora pozdrawiam. Ja też jestem ogromnym łasuchem, także łączymy się. Trzymamy się razem. Tak. No to mi wypada też pozdrowić pana doktora. Posłuchajmy, co pan doktor jeszcze powiedział. Jak pan spędza święta wielkanocne? Święta wielkanocne tak samo jak zresztą bożonarodzeniowe, no, w miarę możliwości jak najbardziej rodzinnie. Ja może jestem takim pod względem świąt konserwatystą, nie przepadam za jakimiś takimi, nie wiem, wyjazdami, wolę raczej jak to jest w atmosferze domowej, rodzinnej. No nic na Wielkanoc nie śpiewa się kolęd na bożonarodzenie, to jest ten element, który lubię, chociaż tu niestety mam zakaz śpiewania w domu. Moja żona oprócz bycia naukowcem śpiewa w chórze, więc... No. Kolęd nie ma, co jest w takim razie symbolem tych świąt.
Mazurek. Przepraszam, jestem strasznym łańcuchem wielkanocnym. Czyli lubi pan te święta? Pod względem kulinarnym w czasie Bożego Narodzenia nie mam za bardzo co jeść poza pierogami. W czasie Wielkiej Nocy mało jest rzeczy, których nie lubię. Czy świętuje pan lany poniedziałek? I w jaki sposób? I w jaki sposób świętował pan, jak był pan w naszym wieku? Znaczy obecnie to zdecydowanie raczej symbolicznie. Moja żona nie jest specjalną fanką bycia wrzucaną do wanny z zimną wodą o poranku w poniedziałek wielkanocny. No jakby młodszy zdecydowanie miał to bardziej rozrywkowy charakter. Jeszcze miałem taki epizod w czasie, kiedy moja siostra była młodsza. Mam dużo młodszą siostrę, co też troszeczkę przywróciło mi ten lany poniedziałek. Na kilka lat siostra była bardzo przywiązana do idei lanego poniedziałku. Z naciskiem na bardzo. I jak dzwoniła do nas przed świętami, to prosiła, żebyśmy zabrali ubranie na zmianę, przynajmniej jedno. Natomiast no, kiedy byłem mały, oczywiście no, zabawa była standardowa. No, wiadro, hydrant, butelka, no, podwórko. No, nie wiem, mam dalej opowiadać. Wierzy pan w wielkanocnego zajączka przenoszącego upominki? To jest trudne pytanie dosyć. Tak i nie. Oczywiście zajączek nie przynosi prezentów, natomiast sama idea Wielkanocy, sam duch wielkanocny, sama idea właśnie obdarowywania prezentami, tak, oczywiście. A jak w Hiszpanii spędzane są święta? W Hiszpanii Wielkanoc jest zdecydowanie najważniejszym świętem w ciągu roku. Jest to dużo ważniejsze święto niż Boże Narodzenie i to zdecydowanie bardzo dużo ważniejsze. No to nie tylko wynika z tego, że w Hiszpanii Wielkanoc to cały Wielki Tydzień i jest to bardzo mocno świętowane. No, w Andaluzji to jest w ogóle nawet widowiskowo świętowane, tak, te wszystkie procesje wielkanocne z no, ogromną tradycją, z, nie wiem, z tłumnym udziałem, no właśnie znalezienie noclegu w Sewilli na okres, nie wiem, Wielkiej Nocy jest właściwie niemożliwe, chyba że, nie wiem, z 5-letnim wyprzedzeniem. A poza tym Wielkanoc jest smutna. Zresztą w ogóle hiszpańska wiara jest taka raczej przepełniona bólem i cierpieniem, w związku z czym ma taki raczej charakter smutny. Wszystkiego najlepszego, smacznego zajączka, który przynosi prezenty, fantastycznej atmosfery, dużo mazurków. No i żeby to dzielenie się jajeczkiem i żeby życzenia przy jajeczku spełniły się nam wszystkim. Niesamowite jest to, że pan doktor żałuje, że nie śpiewa się kolęd na Wielkanoc. To znaczy chodziło mu o takie utwory, jak kolędy w Boże Narodzenie, to takie same utwory na Wielkanoc. Bo lubi śpiewać, a żona mu nie pozwala, nie? To jest naprawdę... No, możemy to chyba zdradzić tak po cichutku. Może nikt nie będzie słuchał, bo to święta, że żona pana doktora śpiewa w chórze Politechniki Łódzkiej, także nie dziwimy się, że nie pozwala mu śpiewać. Pan doktor tutaj, myślę, że swoimi zdolnościami po prostu nie sięga aż tak wysoko. Ale nie chcemy jemu żadnych umiejętności ujmować. Tak, przypomnijmy tylko panu doktorowi, że żeby jutro wziął ubrania na zmianę, jak będzie jechał do siostry. To najważniejsze. I ostatni gość, który zapewne wyjaśni nam kilka niewyjaśnionych do tej pory rzeczy. Jest to osoba, która już święta rozpoczęła bardzo szybko. Tak, bardzo wcześnie, bo zaczęła je od spotkania z pracownikami. To jest jedyna osoba, która nam powiedziała o tym, że odbywają się takie nieoficjalne spotkania wielkanocne. Była po prostu szczera. Posłuchajmy. Jak spędza pan święta wielkanocne? No to w czwartek tak, mamy spotkanie takie nieoficjalno-służbowe w naszym Instytucie Geografii, Miast i Turyzmu, czyli między myciem okien z jednej strony mieszkania, a drugiej strony spotykamy się na, tak jak co roku. Wielki Piątek, no to wielkie przygotowania i kuchnia jest podstawowym miejscem pobytu, przygotowywanie różnych wielkanocnych, świątecznych potraw. Taką naszą ulubioną, którą robimy co roku i obdarowujemy nią połowę rodziny, to jest galantyna z kurczaka. No i różnego rodzaju potrawy związane z tym, co jest najważniejsze, czyli jajeczne, prawda? Od pisanek takich tradycyjnych, które wykonujemy z dziećmi, po najprzeróżniejsze sałatki, jajka faszerowane i tak dalej, i tak dalej. No nie ma w naszej rodzinie na przykład tradycji pieczenia mazurków. To ubolewam nad tym, aczkolwiek ja za bardzo nie jestem amatorem twardego, słodkiego ciasta, więc nie cierpię z tego powodu jakoś szczególnie. W Wielką Sobotę no to oczywiście trzeba pójść ze święconym i potem właściwie mamy resztę dnia wolnego, bo trzeba zapakować się i pojechać do rodziny, ponieważ święta, pierwszy dzień świąt, czyli niedzielę na tradycyjnym śniadaniu,
spędzamy urodziny, jesteśmy tam mile widziani, bo z kolei my organizujemy święta bożonarodzeniowe i rodzina zjeżdża do nas. Wyrosłem jakby z lanego poniedziałku, ja pamiętam z dzieciństwa tylko jak Przemysławką albo innymi niedrogimi perfumami zalewało się wszystkie ciocie wujków, żeby dostać jakiś poczęstunek, czekoladki. Chociaż to było wtedy rzadkością. Natomiast dzieci oczywiście, to mieszkanie spływa wodą, podwórko spływa wodą, symbol ze świętami, pisanki oczywiście. Koszyczek, pisanki, borówki, biała parzona kiełbasa do tego, słoiczek z chrzanem, z solą, no takie tradycyjne święcenie. Wierzy pan w wielkanocnego zajączka przynoszącego upominki? Jakby to powiedzieć, żeby powiedzieć prawdę, w zajączki już przestałem wierzyć. Jak święta stymulują turystykę i czy w ogóle stymulują? To bardzo różnie, aczkolwiek myślę, że święta wielkanocne bardziej niż święta Bożego Narodzenia, ponieważ święta Bożego Narodzenia jednak w tradycji polskiej, mówimy o Polsce przede wszystkim, są świętami rodzinnymi, więc spędzamy wigilia, wigilijny stół. To jednak jest ograniczenie do podejmowania jakichś wyjazdów dłuższych, bardziej związane z Nowym Rokiem te wyjazdy są. Natomiast święta wielkanocne nie są już takimi świętami, które każą przebywać w domu. Te tradycje rodzinne są zdecydowanie mniejsze, więc ja myślę, że dużo więcej osób decyduje się na wyjazdy stricte turystyczne w okresie świąt Wielkiej Nocy niż świąt Bożego Narodzenia. Bogatego zająca, pomimo tego, że sam w niego nie wierzę, to wierzę, że ci, którzy w niego wierzą, to dostaną od niego wszystko to, czego sobie wymarzą. Mokrego dyngusa. I jeśli mógłbym tu znowu jakąś prywatę swoją zorganizować, to nasi studenci zaczynają sesję, studenci turystyki i rekreacji, więc życzę im takiej wesołej, świątecznej, zielonej, a jak zielonej, to z nadzieją udanej sesji. I okazuje się, że w panu profesorze znajdujemy pierwszą osobę, która nie przepada za Mazurkiem. Chyba, że ty, Tymku, będziesz drugą osobą. Nie, no zdecydowanie, chociaż u mnie Mazurka w domu nie ma, natomiast moja dziewczyna robi świetne Mazurki. Już chciałem cię zaprosić do siebie, żebyś... Ale nie, zostawię dla siebie tego Mazurka. To ja przyjdę, bo u mnie też nie ma. Ale oprócz tego dowiadujemy się, co to za perfumy niskiej jakości. To jest po prostu Przemysławka. Pan profesor jest też jedyną osobą, której to borówki kojarzą się najbardziej ze świętami. Ale to zielono, wiosna, to o tym wszyscy mówi. No, panu profesorowi musiało być bardzo zielono, bo ja nie słyszałem jeszcze o takim skojarzeniu. I my również życzymy wszystkim studentom Wydziału Nauk Geograficznych powodzenia w sesji, która rozpoczyna się. Tak głupio mówić święta o sesji, ale no wy zaczynacie niestety sesję już po świętach. Nie możemy się z wami łączyć w bólu, ale... Ja osobiście w bólu łączę się z moim bardzo dobrym kolegą Michałem Dudą. Pozdrawiam cię również. Takie bardzo dużo dzisiaj pozdrawiam. No i co? Nowy VIP. Troszeczkę inaczej będzie to wyglądało od przyszłego tygodnia, od 15 kwietnia. Troszeczkę już dzisiaj zdradzimy, może nie powiemy wam wszystkiego, ale w pewien sposób zmienia się w zasadzie cała koncepcja. Nie powiemy wam wszystkiego, bo jeszcze my sami nie wiemy wszystkiego. Jeszcze cały czas nad tym pracujemy. Ale o tym to nikt nie wie jeszcze. Tego nie mów. Ty, Tymek, też nie słyszałeś jak coś. Nie, skąd? W nowym VIP-ie pojawi się kilka nowych rzeczy, jak wskazuje nowy VIP. Pojawi się przede wszystkim inspektor Stengert. No i tutaj, Tymku, zwracamy się do ciebie. O co będzie chodziło? No nie mam pojęcia, o co. Jestem totalnie zielony. Wiosna idzie. Nie mam pojęcia, co się będzie działo. Wszystko jest tajemnicze. Chociaż, jeżeli już mam coś powiedzieć, to będzie to mój kącik parominutowy, w którym będę szpiegował wykładowców. Czy będziesz za nimi chodził? No nie do końca. Raczej to będzie taki wywiad społeczny. Będę próbował jak najwięcej dowiedzieć się od ich kolegów, innych wykładowców i od ich studentów. A my potem będziemy mogli ciągnąć ich za język. Bardzo dobrze. Mamy nadzieję, że naprawdę dowiesz się takich rzeczy, których nie dowiedzielibyśmy się nawet z wujka Google. A z wujka Google można się dowiedzieć bardzo dużo, więc... Ale od wujka Stengerta można się dowiedzieć jeszcze więcej. Czyli będzie wujek inspektor Stengert. Także czekamy na nowego VIP-a, ale to nie jedyna nowość, bo oprócz tego będą ciekawi postki. Łukasz, co to będą ciekawi postki? Skąd mam wiedzieć? Tego jeszcze nie wiemy, o tym dowiecie się za tydzień. Nie no, żartujemy. Ciekawi postki, postaramy się w każdym tygodniu przedstawić wam trzy ciekawostki. To troszeczkę skomentujemy, może troszeczkę je obśmiejemy, ale tak bardzo pozytywnie.
No i dowiecie się zawsze czegoś nowego o Łodzi. Także bardzo wiele nowości. Jeśli wy macie dla nas jakieś propozycje, to piszcie do nas na vip@unilot.pl. Albo szukajcie nas na Facebooku. Ukośnik. Audycja VIP. Ja chcę od razu powiedzieć, że zmieniamy logo na kolor zielony, bo przychodzi wiosna. Nie, to jest żółty. Ja się z tym nie zgadzam, ale niestety i ty jak mówisz, że to jest żółty, i Adrian mówi, że to jest żółty, wy to skomentujcie, ja czekam, że mi poprzecie. Idzie wiosna, słońce świeci z góry i to jest żółty ewidentnie. Tak jak powiedziałem wam poza anteniu tak zwanym, to jest żółty o zielonkawym odcieniu. To jest zielony z żółtym odcieniem, ja przy tym pozostaję i mam nadzieję, że wy poprzecie moją tezę, piszcie na vip@unilot.pl. Ja bym mógł przystanąć do tej wersji takiej pomiędzy. Ale jak ty mówisz, że to jest zielony, to ja mówię, że to jest żółty. Nie wygrasz ze mną, zobaczysz. A teraz oczywiście składamy wam, chociaż już nie powinniśmy, właśnie. Bo już troszeczkę późno na życzenia, ale. Ale nie powinniśmy. Słuchając jak doktora Michalewskiego, nie wiem, czy to jest odpowiednie. Żeby nie popełnić jakiegoś błędu, tak. Prawda? Może powiedzmy po prostu wesołych świąt. Wesołych świąt, bo w tym się chyba zawiera wszystko, co chcielibyśmy wam powiedzieć. A to wy musicie wymarzyć sobie te święta i żeby te marzenia się po prostu spełniły. Dzisiejszy dzień tak naprawdę już minął, ale przed wami jeszcze jutrzejszy lany poniedziałek, dużo wody. I mimo wszystko macie jeszcze wolny wtorek, także cieszcie się. Jeszcze raz wszystkiego najlepszego. Łukasz Piłowarski, Adrian Wojtasik i Tymoteusz Stengert. Do usłyszenia.